dniach 24 i 25 czerwca odbywają się wyjazdowe konferencje prasowe. Dzisiaj briefing prasowy w Lubniewicach, jutro konferencja prasowa w Centrum Winiarstwa w Zaborzu. Jesteśmy w Lubniewicach, mieście szczególnie mi bliskim, ponieważ spędziłam tu większość swojego życia, ale dzisiaj rzecz nie o mnie. Za chwilę w towarzystwie marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak i księcia Jana Lubomirskiego Landskorońskiego będziemy zwiedzać Lubniewicki Pałac, który przez wiele lat był niedostępny dla gości i osób odwiedzających. Budowla została zaprojektowana przez berlińskich architektów, wznoszono ją w latach 1909-1911 dla Karla Friedricha Ernesta von Waldow Reinzenstein. Jest to budynek dwukondygnacyjny z mieszkalnym poddaszem, całkowicie podpiwniczony, przykryty wysokim dwuspadzistym dachem z licznymi facjatkami. Nad wejściem głównym znajduje się tablica herbowa rodu von Waldow i napis 1909. Tuż po I wojnie światowej w obiekcie mieściła się szkoła z internatem dla sierot po zamordowanych nauczycielach, ale już od 1949 roku obiekt został zaadaptowany na ośrodek wypoczynkowy. W latach 60. XX wieku w obiekcie wybuchł pożar. Przeprowadzono wówczas gruntowny remont, jednak pierwotny charakter zamku został zachowany. Lata, w których obiektem zarządzał fundusz w czasów pracowniczych, to okres największego rozkwitu obiektu, jeżeli chodzi o branżę turystyczną. Potem przez wiele lat zamek stał pusty. Gmina Lubniewice jako właściciel przez krótki czas dzierżawiła go obywatelowi z Niemiec. Od 2013 roku właścicielem zespołu pałacowego, w którego w skład chodzi nowy zamek, stary zamek i zabytkowy 10-hektarowy park, jest książę Jan Lubomirski Landskoroński, prezes Fundacji Książąt Lubomirskich i inwestor w branży nieruchomości. Nad planami zagospodarowania zamku czuwa Fundacja Książąt Lubomirskich, której misją jest między innymi ochrona dziedzictwa narodowego, finansowanie projektów edukacyjnych i naukowych oraz renowacja zabytków. Bardzo mi miło, że Państwo jesteście. Ja mam nadzieję, że stwierdzenie, które gdzieś przeczytałem, że zamek jest wyremontowany, Państwo nie bierzecie tak do końca do siebie, bo jak widać, no nie jest do końca wyremontowany. My wprawdzie w nim sobie funkcjonujemy i bardzo go lubimy. To jest rzeczywiście, można powiedzieć, taka prywatna nasza rezydencja. Ale nie jest to miejsce oczywiście, gdzie mieszkamy na stałe. Niestety, bo tu jest pięknie. I patrzę i na Pana, i patrzę na Państwa, no bo Lubuskie jest naprawdę przepięknym regionem i polecam, że tak powiem, wszystkim, żeby tutaj przyjeżdżali. Nie tylko ze względu na brak pandemii, bo słyszę, że jesteśmy gdzieś w okolicach 100 kilkudziesięciu przypadków tutaj, więc jak Państwo widzicie, jestem bez maski, mimo że mam ją gdzieś tutaj obok, ale tak staram się na ten dystans, prawda, nie wiem, czy to na wyciągnięcie ręki podobno jest, tak? Mniej więcej. Natomiast jest tu po prostu przepięknie. Te lasy, te jeziora, które zresztą tutaj możecie Państwo zobaczyć, nasze wspaniałe Lubiąż, prawda, ale też kolejne, które jest niedaleko.
tak z bliska, może ja do Pana podejdę. Ale bardzo, bardzo się cieszymy naprawdę, że możemy Państwa gościć. Ja mam nadzieję, że to miejsce będzie też taką, no nie powiem, że atrakcją turystyczną, bo to może za dużo powiedziane, ale pewnie, że tak powiem, przyczynkiem. Natomiast ta para była, no, trzeba powiedzieć, że pod koniec XVIII wieku jedną z najbardziej wpływowych, najbogatszych, tak, postaci w Europie w ogóle. Ona zresztą żyjąca prawie do 1814 roku była ogromną kolekcjonerką sztuki. Dla niej praktycznie malowali najlepsi malarze w ogóle na świecie, tak, tacy jak Vigée Le Brun, czyli malarka między innymi rodziny królewskiej francuskiej, ale też Cosway, też no, bardzo, bardzo wielu innych wspaniałych twórców. I była też właścicielką ostatnio o nazwisku Lubomirski Łańcuta, z którym zresztą też współpracujemy. Ja w ogóle jako przedstawiciel, jako prezes Fundacji Książąt Lubomirskich współpracuję z bardzo wieloma dawnymi pałacami, obiektami, które kiedyś należały do rodziny, były tworzone przez rodzinę. Między innymi jestem w Radzie Wilanowa, w Radzie Nadzorczej Wilanowa, w Radzie Łazienek Królewskich. Może to Państwa dziwi, no bo Łazienki Królewskie są gdzieś tam kojarzone z Stanisławem Augustem Poniatowskim. Otóż nieprawda, wybudował sobie je Stanisław Herakliusz Lubomirski. I dopiero później, po jakimś dłuższym czasie, przeszły jakby na rzecz Stanisława Augusta Poniatowskiego. Natomiast za czasów Stanisława Herakliusza to taka dykteryjka mała, Sobieski, jak jechał sobie z Zamku Królewskiego w Warszawie do Wilanowa, wtedy jego Wilanowa, który był mały zresztą, była taka mała willa, to właśnie przejeżdżał cały czas przez posiadłości Lubomirskich, no i podobno go to dosyć, że tak powiem, denerwowało, no bo i Łazienki, i Zamek Ujazdowski, i nawet Czerniaków jako dzielnica były własnością rodziny. Czy Państwo zechcielibyście się stąd ruszyć dalej? Bo widzę, że kamery na stojakach, więc nie wiem, czy możemy, ale jeżeli tak, to byśmy mogli zrobić sobie małą wycieczkę, więc ja może podziękuję w tym miejscu i byśmy mogli sobie dalej pospacerować. Jeszcze dwa słowa może o tym. To, co Państwo widzicie tutaj, to właśnie ta zabudowa wspaniała drewniana, to jest rzeczywiście wzorowane na tych właśnie manor house, takich brytyjskich, przepięknych domach, to można bardzo często zobaczyć nawet i do dzisiaj. Z tym, że ja mam wrażenie osobiście, jak tu patrzę, że nasza jest ładniejsza. PKOL obecny powstał właśnie zaraz po I wojnie światowej, w Krakowie zresztą. Ja się śmieję, że chciał, żeby mieć blisko z domu, bo myśmy mieszkali i do tej pory zresztą mamy posiadłość na ulicy Świętego Marka, natomiast tworzenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego było za rogiem dosłownie w hotelu francuskim, więc miał jakieś 500 metrów do przejścia. Natomiast rzeczywiście Polski Komitet Olimpijski pod patronatem marszałka Piłsudskiego i właśnie dzięki niemu i wielu innym osobom też powstał w tym czasie i spowodował to, że Polacy zaczęli wysyłać faktycznie polskich, zresztą bardzo małe te grupy na początku, polskich sportowców na Igrzyska Olimpijskie. Z tym, że dopiero po no, słynnej Bitwie Warszawskiej, tak, prawda, bo Komitet Olimpijski powstał w 1919 roku, natomiast nam się nie udało niestety wysłać ze względu na wojnę bolszewicką żadnych sportowców, zwłaszcza, że część z tych sportowców, o bardzo dziękuję, część z tych sportowców brała udział w wojnie właśnie z bolszewikami, a później to, co trzymam, to jest medal wybity na stulecie
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, tutaj właśnie z moim pradziadkiem. My współpracujemy z Polskim Komitetem Olimpijskim i tenże medal był wręczony praktycznie 400 przedstawicielom z całego świata. Oczywiście szefowi też MKOL-u, ale też szefowi Europejskiego Komitetu Olimpijskiego. Wielka feta w Teatrze Narodowym. Pradziadek wielkości chyba 10 metrów tam zawisł nad sceną. Także dla mnie ogromna, ogromna przyjemność. Natomiast żeby już skończyć temat PKOL-u, to... Tutaj powinien być, ale nie widzę go. Czy mogę poprosić o Władysława któregoś? Jest Władysław tam? Gdzieś? Z tyłu jest Władysław? O, może tam. Oczywiście. A, nie, no aż to nie, nie, nie. No, to mój pradziadek jest troszkę jednak młodszy, no, więc. Dzień. To był żart. No. Ale mamy pradziadka tutaj zaraz będzie. Ja jestem dużo bardziej do niego podobny niż do tego, bo ten drugi jest troszkę zabawny, bo pradziadek ze względu na to, że nasz tytuł to jest książęta Świętego Cesarstwa Rzymskiego. My mamy taki jeden z tytułów, czyli tak zwany Sir, Sacri Imperi Romani. O, proszę bardzo, to jest mój pradziadek i moja prababcia. Widać, że miłośnik kuchni, tak jak ja też. Proszę bardzo. Pradziadek i moja prababka. No i pojechał do papieża, musiał wcześniej zakupić w Banco di Vaticano taki dosyć pokaźny mieszek złotych monet, faktycznie złotych monet, taka była procedura, i złożyć u stóp papieża, gdzie papież siedział na tronie, w sali takiej swojej, że tak powiem, audiencyjnej, i wycofać się nie patrząc do tyłu, taka była procedura. No pradziadek był trochę, że tak powiem, osobą niesłuchającą procedur wszystkich, w związku z czym spojrzał, co tam się dzieje, jak się drzwi zamykały, to okazało się, że papież takim tygrysim ruchem złapał tą i tak zaczął ważyć. No ale okazało się, że było wystarczająco dużo tego złota, zgoda była, więc jestem, że tak powiem, no bo dziadek się ożenił z moją babcią. Ale wracając do kwestii muzycznej. Otóż właśnie tenże Władysław Lubomirski ogromnie lubił muzykę, to była jego pasja wielka, i poza końmi, które były drugą jego pasją, hodowla koni, mój pradziadek był protektorem, czy też sponsorem, byśmy dzisiaj powiedzieli, no takich postaci jak Szymanowski, Rubinstein, Szeluto, Fittelberg. Zresztą tutaj widzimy właśnie, ja może to przeniosę, będzie Państwu łatwiej. Tutaj widzimy właśnie autografy od tych postaci dla pradziadka. Praktycznie można powiedzieć, że w pewnym momencie w ogóle przejął Polską Filharmonię Warszawską, ponieważ carat specjalnie ją zbankrutował przed I wojną światową, żeby polska, prawda, muzyka się nie rozwijała, no bo to był przejaw kultury polskiej. W związku z czym pradziadek przejął całą orkiestrę, nazwał ją orkiestrą imienia księcia Władysława Lubomirskiego i finansował wszystkich muzyków, którzy nadal, prawda, działali, no tylko występowali już nie jako oficjalna filharmonia, ale to był ten sam skład. Natomiast wracając do Rubinsteina, otóż Rubinstein był w ogóle chyba takim najbliższym, można powiedzieć, protegowanym. Pierwsze koncerty w ogóle Rubinsteina odbywały się w pałacu właśnie mojego pradziadka w Rajczy, skąd zresztą pochodzi ten kredens. Przywieźliśmy go, jest nawet... żyje, jest w niezłym stanie. Natomiast pierwszy fortepian, który on miał, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą jest taka słynna nawet opowieść, którą sam Rubinstein w swoich pamiętnikach opisuje,
jak dosyć zabiedzony pojawił się w Warszawie w hotelu europejskim, no i właśnie tak się zastanawiał, co robić dalej, no bo nie miał środków do życia, no i spotkał akurat, mówi, że siedzi książę Władysław, zresztą z bratem swoim, bo brat mojego pradziadka był założycielem, on miał trzech braci, czyli w sumie była czwórka, jeden z tych braci był założycielem banku. No i panowie, że tak powiem, bardzo mocno wsparli Rubinsteina, mówi, że dostał czek i rok, że tak powiem, miał załatwiony z góry. Ale wracając jeszcze do jego kwestii, on był kompozytorem sam w sobie i my co roku organizujemy teraz już był drugi, chcieliśmy w tym roku trzeci, no ale wiadomo, pandemia, nie możemy. To można. Organizujemy, no chcielibyśmy, ale dopiero w przyszłym roku prawdopodobnie będzie kontynuacja naszego festiwalu imienia właśnie Władysława Lubomirskiego. Także Państwa serdecznie zapraszamy, być może jak Pani Marszałek będzie chciała, no to też może w Zielonej Górze zrobimy. Do tej pory był właśnie w Krakowie, w Warszawie. Rzeczy, no to w dobrym miejscu. To znaczy wcześniej. Tak, tutaj była biblioteka. To wiem, ale nie, ja pytam teraz, jeszcze. Tak jakby niedawno stosunkowo. To wczoraj. To znaczy, wczoraj to nie działo się nic, ale był taki czas, kiedy tutaj my, dzieci z Lubniewic, przychodziliśmy na zajęcia teatralne. Ja też. Ale no to więc może to wrócimy do takiej fajnej tradycji, może nie w tym, bo to jest trochę małe tutaj. Tym bardziej, że Teatr pod Morwą w Lubniewicach funkcjonuje, więc jak najbardziej. Tak, i to było to miejsce takie magiczne, gdzie my się spotykaliśmy, były te zajęcia prowadzone. Zresztą był ten czas, kiedy jeszcze była Noc Świętojańska obchodzona w Lubniewicach. To dzisiaj. Nie, przepraszam, chciałem powiedzieć, ale... O nie! W tym roku było nad Odrą i było chyba z 300 osób. To było tak. Moje imieniny dzisiaj. To będzie 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Zdrowia teraz się życzy. Bardzo dziękuję. Duża zdrowia. Duża zdrowia. Dziękuję uprzejmie. To może w takim razie dwa słowa. Otóż dokładnie, wcześniej to była biblioteka, ponieważ gabinet, że tak powiem, pana domu był w pokoju obok, do którego za chwilę przejdziemy. On jest dużo większy. Ja nie wiem, ja jakoś się lepiej czuję w tej mniejszym pomieszczeniu, jeżeli chodzi o mój gabinet, w związku z czym w tej chwili to jest mój gabinet. Trochę mamy tutaj takich, bym powiedział, zdjęć historycznych. Otóż to jest między innymi jedno ze spotkań mojego brata, mojego dziadka z prezydentem Kennedym. Prezydent Kennedy, właściwie jego szwagier, był moim wujem. To znaczy prezydent Kennedy ożenił się, wiadomo, z Jacqueline, prawda? A jego siostrą Jacqueline była słynna Lee, która wyszła za mąż za księcia Radziwiłła. Zresztą bardzo miłego człowieka, bardzo takiego światłego, można powiedzieć, organizującego również kampanię wyborczą prezydenta Kennedy'ego. Matka tego wuja Radziwiłła była Lubomirska, no tak wychodzi, myśmy się zawsze tam żenili, zresztą ja tutaj zawsze się śmieję, że jestem wujem na ścianie. Tak Rosjanie miło, że tak powiem, polskich oficerów przyjmowali u siebie. Trzykrotnie stawał pluton egzekucyjny i strzelał do niego. Oczywiście takimi sztucznymi nabojami, prawda? Chodziło o złamanie po prostu ducha człowieka. No i raz go zamurowywali faktycznie w takiej wnęce i tam no takie przyjemności. Ale w końcu była tak zwana amnestia, co oczywiście jest bzdurą, no bo jak można amnestię robić w stosunku do oficerów Wojska Polskiego, to można do bandyty zrobić amnestię, ale nie do porządnych ludzi. Niemniej zostali wypuszczeni. Całą drogę faktycznie właśnie przeszedł jako adiutant generała Andersa. Notabene między nami Anders nie umiał po angielsku na początku, w związku z czym brat mojego
dziadka, służył mu też jako taki, można powiedzieć, tłumacz. I praktycznie na wszystkich tych takich większych spotkaniach, zresztą trochę zdjęć mamy tam później, uczestniczył właśnie z nim, czy z królem włoskim, czy z papieżem i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Nawet widać, jak tam pokazuje na jednym ze zdjęć na mapach, jak tam ataki przeprowadzać i tak dalej, i tak dalej. Mamy takie ciekawe zdjęcia. Natomiast może, jeżeli chodzi o tę część tutaj za Państwem, to tam na górze właśnie mamy najstarszą polską książkę kucharską, pierwszą powstałą w ogóle kiedykolwiek na ziemiach polskich, Compendium Herculorum. To powstało u mojego 9 razy pradziadka w zamku w Wiśniczu, na jego dworze. Nie we dworze, tylko na dworze, bo to jest jakby, chodziło po prostu o dwór. Kuchmistrz to była postać, jeden z dworzan, ale bardzo istotna postać, która nie była kucharzem, była postacią bardziej taką, można powiedzieć, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, menadżerem. O, to był taki człowiek, który organizował ucztę całą, czyli organizował nie tylko kucharzy właśnie, ale też jak ta uczta ma wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Tu jest 333 potrawy, myśmy to wydali razem z Wilanowem i z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opracował wspaniale pan Dumanowski, natomiast pan dyrektor Jaskanis oczywiście wspierał cały projekt. I rzeczywiście to jest książka chyba jedna z najstarszych też w Europie, jeżeli chodzi w ogóle o tą kulturę stołu. To jest bardzo ładny wstęp mojego ojca. Dostają możliwość rozwijania swoich różnych pasji. Natomiast druga postać to jest Kazimierz Lubomirski, bardzo ciekawa postać, o której już mówiłem wcześniej. On był między innymi był szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego po moim pradziadku, ale też był pierwszym polskim ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. I na stulecie polsko-amerykańskich stosunków wybiliśmy kolejny medal, który został wręczony między innymi pani Mosbacher, co zresztą gdzieś tam na zdjęciach jest. Tutaj jest, prawda, Kazimierz Lubomirski i Woodrow Wilson, który był w tym czasie prezydentem. Tu mamy, o, tu mamy też, prawda, nasze godła narodowe. Była oczywiście wielka feta, pewnie Państwo widzieliście, w Warszawie. Myśmy brali w tym udział, też pomagaliśmy, współfinansowaliśmy różne przedsięwzięcia. Jeden z tych medali poszedł też do pana Trumpa, nie wiem na ile. To ktoś z Państwa go lubi czy nie lubi, ale mimo wszystko jest prezydentem Stanów, więc należało mu się również jeden. Co jest ciekawe, Kazimierz zakupił polską ambasadę w 1919 roku i przekazał ją w prezencie dla narodu polskiego. Może mówię nieprawdę, bo rzeczywiście sprzedał, ale za jednego dolara. Sprzedał narodowi polskiemu za jednego dolara, tak. Tak to wyglądało. Zresztą w ogóle w tym czasie Polska była na tyle biedna, że starano się jakby bardzo wiele tych jednostek, czy też tych działań dawać osobom, które mogą też przy tym pomagać. Bo na przykład on po prostu tą ambasadę utrzymywał przez bardzo wiele lat. To na tym, że tak powiem, w ten sposób funkcjonowało, że za własne pieniądze działał dla narodu. Dla nas to było normalne, jeżeli chodzi o rodzinę. Szanowni Państwo, to jest jedyna rzecz w tym pokoju, która pozostała niestety, że tak powiem, z dawnego wystroju, tak zwanego ruchomego tego miejsca. No, pozostawię to troszeczkę Państwa domysłom i bez komentarza, tak jest. Natomiast myśmy tutaj wprowadzili bardzo dużo różnych innych elementów, jak Państwo widzicie, element rozrywkowy, tak? I elementy dekoracyjne. Przyznaję od razu, nie strzelałem żadnego z tych zwierząt. Z tych? Z tych. Ale posiadam różne licencje na strzelanie, między innymi właśnie jestem w trakcie robienia tej na polowanie, natomiast powiem szczerze, nie bardzo lubię strzelać do zwierząt. Jakoś tak, poza dzikami chyba, bo dzik rzeczywiście, jak czasem nam tak dziki wchodziły w szkodę w majątku, to pozostawiam. Natomiast to, co Państwo widzicie tutaj, te obrazki, to są z pałacu też mojego pradziadka, właśnie tego Władysława z Rajczy. To jest taki element
właśnie, które przywieźliśmy tutaj. Natomiast te jelenie, dwa, które tutaj są, są ze Szczawnicy w ogóle. I uwaga, one nie były strzelone, to są po prostu zrzucone rogi, które zostały tutaj doprawione. Natomiast ta czaszka sztuczna. Nieprawdziwa. Na poważnie, naprawdę. Nieprawdziwa. Okej. Przejdźmy jeszcze, właśnie tutaj mamy troszkę takich opisów i tu jest właśnie ciekawy, taki już typowy panie Wirek, możecie Państwo przeczytać go po polsku, bo jest trudny, ale jest w języku polskim i faktycznie opisuje... Nie dbam, że w posagu korale albo drogi rubin niesie. Na swoje brzegi ani w szmaragdu flukt kwitnie drogi, do którego rwie się oko, niech w tych nurtach ani słyszę. Akty weselne drużynów, gdy piszę. Czyli to jest w ogóle akt weselny, no to wiadomo co, prawda? Więc takie tego typu, że tak powiem, wspaniałe opisy. Tu mamy zresztą łączenie się właśnie dwóch naszych rodzin. Widzicie, właśnie wuj Zdzisław, który zabiera go po prostu samochodem swoim do pałacu na Praskati, gdzie panowie sobie siadają i zastanawiają się, jak tą władzę w Polsce ułożyć, jak to wszystko zrobić. I Piłsudski tak naprawdę jako pierwsze swoje działanie zostaje szefem wojska Rady Regencyjnej właśnie. I to jest mniej więcej 11-12 listopada. Dopiero 14 listopada de facto Rada Regencyjna przekazuje mu pełnię władzy. I wtedy tak naprawdę następuje rozwiązanie Rady Regencyjnej i Polska jeszcze jest Królestwem Polskim, czyli de facto Piłsudski zostaje regentem. On jest regentem w ramach Królestwa Polskiego. Dopiero w kolejnym miesiącu Polska się staje republiką. I to tak naprawdę nie następuje ani żadne referendum, ani nic takiego. Po prostu Piłsudski pisze jako naczelnik i tak dalej Rzeczpospolitej Polskiej, która jest republiką. No tak przeszliśmy od Królestwa do, że tak powiem, republiki bez krwawy. Thank you.
Witamy Państwa w miejscu niezwykłym w Lubniewicach, nad pięknym jeziorem i pięknym zamkiem, który już zdążyliśmy zwiedzić. To tutaj zaplanowaliśmy w tym roku pierwszy w Lubuskie konwent marszałków. I dlatego właśnie są z nami dzisiaj gospodarz regionu, pani marszałek Elżbieta Anna Polak, gospodarz tego miejsca, książę Jan Lubomirski Lanskoroński oraz gospodarz tej ziemi, czyli burmistrz Lubniewic, pan Radosław Sosnowski. Pani marszałek, bardzo proszę, jesteśmy w miejscu magicznym, nie tylko na konwent marszałków, ale także na wakacje, w tym roku bezpiecznie w Lubuskiem, więc możemy zaprosić. No, możemy nawet powiedzieć, że najbezpieczniej w Polsce. Książę spędza już chyba 3 miesiące w Lubniewicach. Tak, więc to jest też chyba fakt godny odnotowania. I nie został zamurowany przez panie Wielopolkowie. No to zasługa już pana burmistrza. Przeciwnie, pan burmistrz i tubylców. I tubylców. I proszę państwa, jak widać, bardzo dobra atmosfera. Poprawiło się w Lubniewicach, nie zawsze tak było. Pamiętam, już tutaj organizowaliśmy wiele spotkań i konferencji na różne tematy. Rozmawialiśmy o miłości, rozmawialiśmy o pięknej przyrodzie w regionie lubuskim, bo to bogactwo jest tutaj szczególnie zauważalne, jest bardzo widoczne. Lubniewice może są jeszcze tak nieodkryte jak Łagów, czy inne miejsca, czy inne nasze produkty turystyczne. Myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, żeby rozpocząć sezon turystyczny i zaprosić na wakacje. Odpoczywaj w regionie lubuskim. Nie wylecimy w tym roku poza granicę, tak jak to było do tej pory. Niestety pandemia wciąż jest obecna globalnie, również w Polsce. I to nawet teraz odnotowujemy największe zakażenia na świecie. I proszę państwa, a tutaj jesteśmy bezpieczni, mało jest zakażeń w regionie, a mamy też bardzo dużo do pokazania. Chcemy pokazać to, co jest najpiękniejsze podczas prezydencji. Od 1 lipca rządzimy w Polsce, to region lubuski przejął już prezydencję. Zaplanowaliśmy bardzo skrupulatnie ten pobyt, ten czas na to półrocze. To będzie praca, żmudna praca, ponieważ konwent jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Związku Województw. Będziemy przygotowywać stanowiska, będziemy rozmawiać z rządem, z Komisją Europejską o nowej perspektywie, o ochronie środowiska, o nowoczesnej edukacji, o bezpieczeństwie. Wiele tematów również będzie życie dyktowało. Zobaczymy, co się wydarzy. A ten pierwszy konwent w Lubniewicach już mamy bardzo szczegółowo zaplanowany. Zaprosiliśmy i potwierdzili swój udział w Lubniewicach dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na Polskę, Marek Prawda, który chętnie przyjedzie do Lubniewic, a nawet zostanie na parę dni. Udało mi się tak zareklamować to miejsce. Również Christopher Todt, dyrektor polityki regionalnej w Komisji Europejskiej, który był już naszym gościem i państwo go znacie, ponieważ prowadził dialogi obywatelskie, otwierał też konferencję. Tą perspektywę, w której jesteśmy, będziemy rozmawiać o nowym budżecie. Prace są bardzo zaawansowane. Przejmiemy stan tych prac od podkarpackiego. Myślę, że pod koniec przyszłego roku już rozpoczniemy wdrażanie tej nowej perspektywy. Wiemy, jaki będzie budżet, ale też są nowe informacje, między innymi taka, że Unia Europejska przygotowała dla wspólnoty program, wielki program odbudowy. Na czas kryzysu jest on niesłychanie potrzebny, nie tylko w Polsce. Polska może dostać dodatkowo drugie tyle, co w nowej perspektywie, bo aż 64 miliardy euro. I te pieniądze będą dołożone do tej perspektywy, więc to się może wydarzyć za chwilę, że będziemy mieli również w regionie lubuskim nowe środki na nowe wyzwania, zwłaszcza wsparcie przedsiębiorczości, ale również duże pieniądze na ochronę zdrowia, ponieważ pandemia obnażyła niesamowite deficyty w ochronie zdrowia, nie tylko w Polsce, w krajach europejskich. Stąd też zaproszenie poszło również do ministra zdrowia. Czekamy na potwierdzenie, do dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to będą dwa wiodące tematy w Lubniewicach, czyli o pieniądzach unijnych wszystko się będzie można tutaj dowiedzieć, również o możliwościach sfinansowania kolejnych etapów rewitalizacji tego miejsca, bo to nie tylko przecudowny zamek, który tak bardzo był niedostępny dla nas wszystkich do tej pory, ale również park,
przepiękne jeziora, które się łączą kanałami w Lubniewicach. I nie tylko na wakacje jest to fantastyczne miejsce. Będziemy mogli rozmawiać o środkach unijnych bez tajemnic, też o wyzwaniach na dzisiaj związanych z kryzysem gospodarczym. A w związku z tym, że mówimy o walorach regionu lubuskiego, najlepszymi ambasadorami są ludzie, dlatego Państwa dzisiaj zaprosiliśmy, żeby za Państwa pośrednictwem ta informacja poszła w świat, ale też zapraszam 16 marszałków z 16 regionów. Odbędą się też spotkania dyrektorów, którzy pracują nad programem, spotkania sekretarzy, będą też spotkania takie tematyczne, może rzeczników prasowych. Zobaczymy, tworzymy ten program na kolejne spotkania. Wiemy już, gdzie się odbędą 23 września w Zielonej Górze podczas prawdziwego winobrania na prawdziwej winnicy w Zaborze. Pokażemy to, co jest naszą marką już rozpoznawalną w Polsce i w Mierzęcinie na północy w listopadzie, pod koniec listopada, gdzie też chcemy przemycić wiedzę nie tylko o zamkach, pałacach i dworach, których mamy. Takie dziedzictwo w regionie jest potężne, 252. W większości są już odrestaurowane. Bardzo często w jednej gminie są 3-4 takie obiekty, które być może czekają jeszcze też na odkrycie, na fundusze europejskie, na właścicieli tak szczodrych i troskliwych jak książę Jan Lubomirski. Jeszcze raz życzenia wszystkiego naj. Dziękuję uprzejmie. Ale myślę, że będziemy tu świętować właśnie 30 lipca, od 30 lipca do 1 sierpnia. Mam nadzieję, że pandemia nam pozwoli. Będziemy oczywiście zachowywać warunki reżimu sanitarnego i bezpiecznie się spotykać. Częściowo w realu, częściowo w dalszym ciągu zdalnie. Będzie transmisja poprzez wideokonferencję. Noclegi są w hotelu Woliński Spa, do którego dzisiaj Państwa też zapraszamy na lunch. Tak mogę powiedzieć. I może z mojej strony tyle informacji. Poproszę gospodarzy właśnie również o, bo mają też niespodziankę dla Państwa, tak? O też przekazanie ważnych informacji. Proszę bardzo. Tak? Nie macie Państwo dosyć? Ja już tyle dzisiaj opowiadałem. Szanowni Państwo, dla mnie to jest ogromna przyjemność. Przepraszam, stoję tyłem do Pani Marszałek. Może jednak, Panie Burmistrzu. Chciałem bardzo, bardzo Państwu podziękować za przybycie. Cieszę się, że tak się Państwo interesujecie naszym domem prywatnym. Tak to nazwę, że tak powiem, bo rzeczywiście zamek w Lubniewicach stał się naszym domem i tak jak Pani Marszałek powiedziała, jesteśmy już tutaj nieprzerwanie od 3 miesięcy, co praktycznie się nie zdarza, żebyśmy w jednym miejscu w ogóle tak dużo czasu spędzali. Zwykle mieszkamy w bardzo wielu miejscach, od Londynu począwszy przez Warszawę, Szczawnicę, czyli miejsce mojej narzeczonej, jak również Kraków, ale Lubniewice są nam ogromnie, ogromnie bliskie. Dziękujemy również niezwykle panu burmistrzowi, który naprawdę myślę, że jest taką świetlaną gwiazdą tego miejsca Lubniewic i mam nadzieję, że za jego funkcjonowania będziemy nie tylko otwierali i pomagali, jeżeli chodzi o działalność turystyczną, ale może również będziemy współpracować przy innych projektach, które pan burmistrz być może będzie rozwijał. Natomiast oczywiście pani marszałek, mam nadzieję, że też będzie korzystała z możliwości Lubniewic, ale też możliwości naszego zamku. Ja jako też prezes Fundacji Książąt Lubomirskich jestem niezwykle chętny do tego, żeby przy różnych projektach brać udział. Zresztą robiliśmy to wcześniej, między innymi na samym początku pamiętam, że współfinansowaliśmy sprowadzenie do Lubniewic świętego Mikołaja z Laponii. To było takie bardzo dla mnie miłe, muszę powiedzieć. Później jeszcze działaliśmy przy wielu różnych innych projektach. Ostatnio współfinansowaliśmy sprzęt dla WOPR-u lubniewickiego, także staramy się tutaj w regionie pomagać, ale oczywiście to nie jest nasze ostatnie słowo. Wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że teraz po otwarciu najpierw parku, a w tej chwili zamku, będzie to kontynuacja. Mam nadzieję też, że Państwo
nie traktujecie tego jako muzeum, tylko bardziej jako właśnie dom, ponieważ mimo tego, że on ma gdzieś tam niemieckie korzenie, to tak naprawdę muszę powiedzieć, że ogromnie się z nim zżyłem, a nasi panowie, którzy nam tutaj niezwykle pomagają, przede wszystkim pan Adrian, pan Edward, którzy są nam tak pomocni, bliscy i biegają ze mną i wytrzymują w ogóle moje tutaj różne działania. O, pan Edward się tam kryje z boku, pan Adriana w ogóle nie widzę, ale biegamy z drabinami i wieszamy, naprawiamy różne elementy i tak dalej. To naprawdę, proszę mi wierzyć, do późnych godzin nocnych. Także kończąc, bardzo serdecznie Państwa wszystkich zapraszam. Jest mi ogromnie, ogromnie miło, że Państwo jesteście dzisiaj, ale mam nadzieję, że będziecie częściej, że będzie można tutaj poprzez właśnie gminę, organizując te wycieczki po naszym zamku, przyczynić się też do propagacji lubuskiego. I ja jako ambasador województwa lubuskiego, jest mi ogromnie miło Państwa wszystkich zaprosić do nas, do lubuskiego. Dziękuję bardzo. Książę już zaprosił do lubuskiego, a pana burmistrza proszę, aby zaprosił do Lubniewic i powiedział, co jeszcze poza zamkiem, w którym się znajdujemy, dlaczego warto tutaj przyjechać, co jeszcze można tutaj zobaczyć. Naturalnie, dziękuję. Gorące, dzień dobry Państwu, gorące podziękowania na ręce pani marszałek i księcia Jana za zaproszenie na tę konferencję. Dlaczego Lubniewice? No w zasadzie jest kilka tak szybko takich ważnych elementów. Lubniewice warte zachodu, bo jesteśmy w lubuskim, wartym zachodu. Takich miejsc jest mnóstwo, ale tylko my mamy zamek z księciem. Kolejny bardzo żywym w środku, tak? Nie w formalinie. I nie w formalinie. Natomiast taki inny bardzo ważny element. Lubniewice są naturalne, są kameralne. Ja, prawdę mówiąc, nie chcę tutaj efektu show turystycznego, ponieważ my mamy dużo miejsca, aby kameralnie móc się odnaleźć w tych warunkach pięknych przyrody. Prawie 500 hektarów jezior, 67% zalesienia gminy, mnóstwo zabytków w postaci pałaców, w tym tego tutaj najważniejszego. Mój poprzednik zaczął już tutaj rozwój turystyczny, ja go kontynuuję. To wszystko z pomocą państwa, z pomocą z pewnością pani marszałek i księcia, ponieważ my tworzymy niejako tę społeczność. Co do tego elementu najważniejszego w zasadzie obecnie, a więc projektu otwarcia tego zamku, wspólnie faktycznie nad tym pracujemy. Dziękuję serdecznie za ten dialog, nowy dialog w zasadzie, który liczę, że skończy się no, czymś strasznie pozytywnym. Zamek przez 25 lat był zamknięty, był zdewastowany w latach 90. Tak jak książę już wspomniał, ja po 25 latach tutaj moją pierwszą Pepsi piłem, bar był gdzieś tam, to takie wspomnienia. No, uderzyło mnie to i wzruszyło panią Martę zresztą też, która uczestniczy w naszym projekcie i będzie tutaj głównym przewodnikiem. To jest na razie projekt, dopinamy elementy oczywiście formalne, administracyjne. Pandemia trochę pokrzyżowała nam plany, przepraszam. Natomiast staramy się jak najszybciej ten projekt realizować i to we współpracy właśnie też ze świetnymi ekipami tutaj Fundacji Lubomirskich i Spółki Centrum Zamek, panią Magdą i panią Martą. Dziękuję serdecznie i szczerze i gorąco zapraszam do Lubniewic na spokojny odpoczynek. Pieszo, wodą, konno, rowerem, wszystko, wszędzie, na wszystkim. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania? Kiedy będzie otwarcie dla odwiedzających? To znaczy, mogę? To oczywiście. Tak? Założenie było faktycznie od 1 lipca, natomiast no, czas w zasadzie, czyli początki naszych rozmów po pandemii, to jest przełom maja, czerwca i pewna współpraca tutaj administracyjna, formalna, no i na innych różnych płaszczyznach powoduje, że to może być 1 lipca, to może być w lipcu. No, jeśli to będzie w sierpniu, no, zobaczymy, czy elementy techniczne, administracyjne nam pewnych rzeczy tutaj nie pokrzyżują z wydłużeniem się tego projektu. Być może będzie to sierpień. Dużo też zależy oczywiście tutaj od właściciela, ale i od pewnych formalnych kwestii. My od 1 lipca. Aha, oczywiście te kwestie.
te kwestie formalne, administracyjne będą przechodziły przez urząd. Nad formą jeszcze myślimy. Drodzy Państwo, to nie będzie na pewno 10 wizyt dziennie. My zaczynamy ten projekt. Umówiliśmy się na 3-4 symboliczne oczywiście grupy. Natomiast myślę, że to będzie odbywało się na zasadzie zgłoszenie, prawda, w urzędzie i wówczas tutaj z ekipami technicznymi też zamku w takiej współpracy danego dnia przejdziemy na taką wizytę no, półtorej godzinną z przewodnikiem. Nad formą jeszcze... Bardziej co łaska. Tak. No chodzi o kontynuację remontu tak naprawdę. No to jest... Zamyślę, że będzie można ewentualnie opłacić co łaska za wizytę tutaj przez internet. To już bardziej zapytam. Nie wiem. Nasze dziewczyny myślę, że tak. Nie wiem. No, fundacja funkcjonuje i od dłuższego czasu my de facto bardziej funkcjonujemy nie przyjmując pieniądze, ale je wydając. Natomiast i bardziej z tych kieszeni, ale... Może inaczej. To jest element formalny, nad którym jeszcze pracujemy, więc go finalizujemy. Jedną z tych myśli faktycznie jest to, o czym powiedział tutaj książę Jan, ale to jest pytanie faktycznie tutaj do mnie, bądź do pani Magdy, w tym wypadku, która koordynuje projekt z ramienia Fundacji Lubomirskich. Natomiast tak, gdzieś tam w pewnym momencie do mnie. Nie będziemy. W pewnym momencie takie informacje na stronie internetowej, facebookowej i myślę, że również w stronach tutaj fundacji, prawda, jak najbardziej. Fundacji na Instagram zapraszamy zamku w Lubniewicach, która też powstała niedawno, tak. Także gdziekolwiek Państwo wejdziecie, taką informację na pewno w najbliższym czasie do końca tego miesiąca zamieścimy. Ja bym tylko chciał jeszcze jedną rzecz dodać, bo teraz oczywiście mówimy o projekcie otwarcia zamku, natomiast pierwszym takim elementem współpracy była gra The Crown, jeśli dobrze pamiętamy, tak. Która oczywiście odbywa się wirtualnie w zamku i to też jest taka forma no, pokazania tych dóbr dziękuję, w sposób wirtualny. Pan to powiedział, tak, zapraszam koniecznie, serdecznie. To jest darmowa oczywiście gra komputerowa, która między innymi odbywa się w zamku w Lubniewicach i można go zobaczyć i z zewnątrz i wewnątrz, także zapraszamy serdecznie. Jest to gra The Crown, Korona Rzeczpospolitej. Jest bardzo prosta zasada w tej grze, po prostu trzeba zostać królem Rzeczpospolitej. A, proszę. Powiem Państwu jeszcze, jak to się stało, że tu jesteśmy. Tak? Dwa tygodnie temu pływałam sobie na pontonie tutaj z rodziną po tym jeziorze. Wiedziałam już, że zaplanowaliśmy w Lubniewicach konwent w hotelu Woliński Spa i się zastanawiałam nad programem, co pokazać. No i oczywiście widok zamku. Na widok zamku wzięłam telefon. Sprawdziłam, czy mam w komórce, mam wciąż, tak, naszego ambasadora, księcia Lubomirskiego. Zapytam się, czy ktoś tam jest w tym zamku, bo bym chętnie go zobaczyła. Może pokażę go marszałkom, bo coś tu muszę im pokazać, tak. Mieliśmy jechać na Poland Rock Festival, dlatego Lubniewice zostały wybrane. Mieliśmy brać udział w otwarciu festiwalu i w rozmowach w Akademii Sztuk Przepięknych na temat świadomości obywatelskiej, wychowania obywatelskiego. Padło to, bo festiwal został odwołany. I osobiście książę odebrał na tych... Ale miałem, przepraszam, jeden problem, bo to nie było od razu, bo musiałem zdjąć ten hełm i to strasznie, bo to źle słychać przez ten... Mówi, to ja zapraszam panią, może być o 14:00. No, byłam bardzo zdziwiona, co książę tu robi. Także okazało się, że już od razu, od ręki, w ten sam weekend mogliśmy z rodziną przyjść i obejrzeć... I z Helenką. Tak, i z Helenką, małą, 8-miesięczną, do pani Heleny. Tak, także od razu... Imienniczka. Od razu udało się stworzyć dobry klimat. Więc okazało się, że jest tak duża otwartość na wspólny ten projekt, i może on być zrealizowany tak szybko i już dzisiaj możemy o tym rozmawiać, już o konkretach. Także zapraszam, tak, zapraszam Państwa, zapraszam, już zaproszenia poszły, tak, do zarówno księcia Lubomirskiego, jak i oczywiście do gospodarza Lubniewic, do pana burmistrza Sosnowskiego. Spotykamy się na konwencie. Oczywiście Państwa też zapraszam jak najbardziej, ponieważ zależy nam na przekazie. To, o czym będziemy rozmawiać na konwencie, też pójdzie w świat. Będzie konferencja również prasowa, będzie briefing. A drugim miejscem będzie Woliński Spa. Zapraszam
możemy w dalszym ciągu rozmawiać właśnie tam podczas obiadu. O szczegółach, jeżeli chodzi o konwent, będziemy Państwa informować o szczegółach technicznych, szczegółach dojazdu i transmisjach. Będziemy na pewno na Państwa na bieżąco informować. Mamy jeszcze miesiąc, więc będziemy na bieżąco przekazywać te szczegóły. Czy Państwo jeszcze o coś chcielibyście spytać? Ale inne miejsce. Chodzi mi o pałac Świętej Doroty w Szaganiu. Tam się znajdowało dom wnętrz pałacowy, czyli drugą wolną światową, i było 150 od razu połowy nadwyżków. I tak patrzę na te swoje kopie od razu różnych nadwyżków, to myślałem, czy powinno się otworzyć taki formie kopii, tak no, na nowo namalowany. Tych obrazów, które były właśnie w kadrach dziedzictwa województwa lubuskiego, tego regionu, przez drugą wolną światową, w tym pałacu. No, dziękuję. Przekażę burmistrzowi. Znam bardzo dobrze pałac w Żaganiu. Nawet tam pracowałam chwilę, prowadziłam tam teatr, gdy byłam jeszcze pracownikiem Urzędu Miasta w Małomicach. Tak, więc pałac jest mi jego zakamarki bardzo dobrze znany. To było bardzo dawno, 40 lat temu prawie, więc szmat czasu, ale nie znalazłam tam żadnego ani kopii, ani oryginału, nigdzie. Więc tylko możemy w tej chwili pomyśleć o odtworzeniu. Może poszukać wśród dzieł zdobywanych. Myślę, że bo wśród regionalistów mogą być jakieś informacje na ten temat, tak, gdzie one są i co był. I, kto? Ale ponieważ Państwo jesteście pewnie głodni, to chcieliśmy jeszcze raz podziękować i zaprosić, że tak powiem, do naszego sąsiada, którego pan burmistrz też tutaj poleca, czyli do pana Wolińskiego. Ja jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za odwiedzenie nas. Bardzo dziękuję pani marszałek. Przede wszystkim ja dziękuję za taką przychylność. Dziękuję za umożliwienie. I za taką pomoc. Nie wiem, czy wolno, to chyba tak się musimy.